ale pan profesor Strumiło to na dzisiejszą aukcję podarował. Jest to Wilno. Znakomita, jak państwo poznajecie od strony Ostrej Bramy, ulica Dominikańska i Instytut Szlachetnych Ludzi. Tak to się kiedyś nazywało. Ze zbiorów znanego 250. Już radośnie. Kto da 300? 300. Wartości szczególnych. I 350 po raz pierwszy. 350 po raz drugi, ostatnia chwila do namysłu. Ale to co gratulujemy serdecznie. Proszę państwa, nie męczyłbym państwa już. 200 zł za tę koszulkę. Komu, bo idę do domu. Podpis autentyczny, koszulka autentyczna. Co prawda za szkłem, ale prawdziwy materiał można wyjąć z tej szyby, ubrać się po wszystko jest fajne, prawda? Ale ta monografia ma ten szczególny walor, że jest podpisana przez pana prezydenta Kaińskiego. A jeśli nie jest, to zaraz będzie. Jest. Jest podpisana, jest dedykacją. A i chcemy za nią naprawdę tyle, ile w księgarni. Nawet nie. Tylko chciała być w niskie. To za 100 zł można kupić i my też chcemy za to 100 zł. I 250 po raz trzeci, pan Zbigniew Ziemski, Zbyszek zakończył tą licytację w bardzo ładny sposób. Wszyscy tylko kupowali kawałek rzeki, kawałek miasta, dorożkę. On kupił całe miasto i to więcej. Proszę państwa, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszej aukcji. Na 14 finał właśnie ją oferował. Ja mówiłem cenę wywoławczą, pamiętam, 200 zł. I jeżeli ktoś z państwa da za tą pracę nagrodzoną, utytułowaną 200 zł, to rozpoczniemy w ten sposób licytację. 200 zł. Jest 200 po raz pierwszy. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Czy jest 250? Tak się zastanówmy, przyjrzyjmy. Karpetkę podnosisz? Nie, możesz okiem rąknąć. Chyba trzeci pan prezydent Marczewski jest szczęśliwy przed nami. Ojej, na sam koniec taki smaczny. Proszę państwa, to co? Zaczynamy licytować. 300 po raz pierwszy. Kto daje 300? 350 po raz drugi. 500 po raz pierwszy. Właśnie. 550 ktoś daje? 500 po raz drugi. I się teraz zastanawiajcie państwo, kto pierwszy ten lepszy. Bo 500 po raz trzeci sprzedano.
Jakoś damy. Widzisz? Gości! Do czego? Do czego? Tu jest dwóch! Dłuch się patrzy!
Ja mam takiego fajnego gościa dzisiaj. Się spóźnili. Tak, cześć. Powiedz mi, Konrado, w ogóle, co ty tutaj robisz? Nie wiem, jakoś się zgubiłem po drodze i zobaczyłem, że tu jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 14 finał i stwierdziłem, że no, dobrze się tu zgubiłem, że tu jestem, w dobrym miejscu. Po drodze do Hiszpanii się zgubiłeś. Po drodze, nie wiem gdzie, ale po drodze chyba do największego serca w Polsce, tak. No tak mi się wydaje, ale powiedz tak w ogóle, no dobrze, zgubiłeś. No to bardzo dobrze. I powiedz mi tak ogólnie, jak ci się podobają suwałki? No, co się tu w ogóle dzieje? No Mikołaje chodzą po suwałkach, to jest chyba zakręcone i szalone miasto strasznie. Kto widzi z Mikołaja 8 stycznia? No chyba tylko w Polsce w suwałkach podczas 14 finału Wielkiej Orkiestry. A powiedz mi w ogóle, co ty tutaj będziesz robił? Bo tak, przyjechałeś, no dobra, zgubiłeś się. Łazi tutaj za tobą tyle Mikołajów. Witam się z... Ale co ty tutaj będziesz robił, prócz pozdrawiania się z Mikołajami? No, myślę, że będziemy tutaj rozkręcali bardzo dobrą imprezę. Będziemy tutaj namawiali wszystkich do tego, żeby wspólnie sobie pomagali. To jest ogromny dzień, bardzo ważny, ogromnej solidarności. Także będę po prostu namawiał tego, żebyśmy zostali tutaj wszyscy razem w suwałkach na tym placu. No i oby tak było. Udanej zabawy! Hey! Jedno małe pytanie. Słucham. Czy popiera pani Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Oczywiście, no oczywiście i to bardzo. A czy wrzuciła pani już dzisiaj coś do puszki? No jeszcze czekamy tak okazji, żeby to wrzucić komuś. Czyli na pewno będzie miała pani dzisiaj orkiestrowe serduszko? No, no oczywiście. Dziękuję. Wracamy dopiero z kościółka. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, ja tak przepraszam, mam takie małe pytanie. Czy popiera pan Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Oczywiście, jak najbardziej. A czy wrzucił pan dzisiaj coś do puszki? Zobaczy pani, wrzuciłem raz i teraz drugi raz. Już w tej chwili nie mam, bo w kościółku musiałem trochę zostawić grosza. Ale na spacerek wyjdę, to jeszcze będę życzliwy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Przepraszam. Dzień dobry. Przepraszam. Przepraszam. Mam takie małe pytanie. Tak? Czy popiera pan Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Tak, popieram. A wrzucił pan już dzisiaj coś do puszki? Dzisiaj nie wrzuciłem, bo nie było okazji. Znaczy nie mam dzisiaj na razie. Dobrze, dziękuję. Dzisiaj? My? Mikołaju, powiedz, co ty dzisiaj tutaj robisz? Dzisiaj jest taki zlot Mikołajów i wszyscy razem spotkaliśmy się w suwałkach, prawda? No tak, no ale tak. Co ty będziesz tu robił? No bo przyjechałeś na zlot, no to chyba będziecie tańczyć, śpiewać, bawić się, no... Numero uno, po pierwsze, będziemy zbierać pieniądze na dzieciaki, to jest przede wszystkim, żeby wszyscy się świetnie bawili, prawda? No i po drugie, wspaniała zabawa, świetna. Mikołaju, a rozkręcisz swoich kolegów? Oni są już rozkręceni. No właśnie widzę, więc życzę powodzenia. No, dzięki serdeczne. Dziewczyny, co wy tutaj robicie? Uciekają, no dobra. Agnieszka! Właśnie, proszę pana, niech mi pan powie, co pan dzisiaj tutaj robi. No jak to co robię, no jest to... Uczestniczy jestem jednym z członków zespołu orkiestry, która zbiera pieniądze na dzieci, na sprzęt dla dzieci, które brały udział w wypadkach drogowych. A co pan trzyma w ręku? No właśnie, defibrylator, który właśnie zakupiliśmy pierwsi w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Polsce zresztą. No i chcemy po prostu rozpropagować wśród instruktorów, kierowców, obsługę tego przyrządu. Mogą się znaleźć w różnej sytuacji na drodze i trzeba będzie udzielić pomocy i nie będą mieli skorzystać z tego przyrządu. Właśnie chcemy to robić na co dzień u nas w suwałkach. Czyli przede wszystkim szkolenia. Tak, przede wszystkim szkolenia, no i oczywiście i pełna informacja, że ten przyrząd znajduje się blisko w tym miejscu w ośrodku ruchu drogowym i w tym miejscu będzie oznakowany specjalną tablicą przed wordem, że każdy przejeżdżający będzie wiedział, że jak trzeba będzie udzielić pierwszej pomocy komuś, to jest on jest tu widoczny każdemu jadącemu. Czyli wspiera pan orkiestrę? Oczywiście, cały czas wspieram. Wszyscy działają na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, którzy działają na rzecz poprawy życia ludzi lub ulżenia trochę w cierpieniach, tam jesteśmy. Dziękuję bardzo. Postawiony? Ławka jest na samochodzie Rafała, a namiot, jeśli jeszcze nie ma, to zaraz będziemy Roki ścigać. Łukasz, poczekaj chwilę. Powiedz mi, co ty tutaj robisz? Ja robię zamieszanie i wszystkich ścigam i... I musisz już uciekać? Tak. To leć. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Co pan tutaj robi? A proszę panią, szukam szczęścia.
I co znalazł pan? Pan Tomka Suchockiego, potrzebny mi jest. To zaraz będziemy go szukać, ale proszę mi powiedzieć, co pan tutaj w ogóle robi? Tak stoi pan i szuka szczęścia, znalazł pan chociaż? Znalazłem szczęście? Jest. Jedno moje szczęście, drugie moje szczęście. Wszyscy. No to dobrze, niech pan leci szukać Tomka Suchockiego. Dziękuję. Pałki już żyją, mimo że godzina bardzo, bardzo, bardzo wczesna, ale podczas finału... Jesteś przy Mikołaju. Tutaj robię nam dwójkę i wiem, że muszę tutaj się przebić, więc będziemy z tobą, tak? Tak. Dobra, dobra. Dobra, Monika, zaczynaj. Dziewczyna. Witajcie Polsko! Ale co my powiem? Panie też, Beciaki, zapraszamy serdecznie. Beciaki, Marek Zborowski, szkoła numer 6. Prosimy bardzo. W tym roku gramy na dwóch scenach, różną muzykę. Będą miksy. Zaczynamy tutaj od... Serdecznie zespół Beciaki. Posłuchaj bluesa,
Słuchajcie, niech słowa w czym się zmienią, przesuniemy się bliżej do siebie. Nie... I oczywiście witamy słońce, 14 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzisiaj z tej sceny płynąć będą dźwięki aż do wczesnych godzin nocnych. Teraz póki co w dalszym ciągu rozgrzewają was beciaki. I raz jeszcze gorący apel, przytulmy się do siebie odrobinkę. Dzień! Jak? Słuchajcie, ja myślałem, że smaczanie są zakręceni. Tak! No to dodzieła, beciaki! Tak? Dobrze? Beciaki! Zespół beciaki! Brawa! Łukasz! Przyjechał na rzeczy! Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy na Turcję na deszczu mokną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiołu przybrały nieba. Ciszy tak smutno szepce zegarek, o czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Oh.
większość z was ma serce z lewej strony, więc zapraszamy do nas tam z chodnika, chodźcie tutaj bliżej. Rozgrzejmy to miejsce, Suwalszczyzna, biegun gorących serc, hasło sprzed roku, aktualne także w tym. Przystań na chwilę, popatrz dookoła, jak to się mogło stać, że w środku zimy w połowie stycznia aż się łzy pokaża. I wszyscy? I to jest piękne, to jest wspaniałe. Cudowne. Dlatego warto jest żyć. Dla dzieciaków po raz 14, moi drodzy, zapraszamy tutaj bliżej do nas. Muy honrado, que me gusta lo mejor. Podobne jest. Mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jinetando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 amor. Ale mi morena, ale mi corazón. Dobra, dalej nie śpiewam. Dalej nie śpiewam. Kurczę, nie wiedziałem, że znam hiszpański. Ruszamy się, Suwalki! Też, no widzisz właśnie, bo wrażliwość się nie zmienia, choć są nowe pokolenia. Hej, hej, hej! Ja, ty, ty i ja, Andersena każdy zna. 200 lat, 200 lat, jego baśnie czyta świat. Ja, ty, ty i ja, Andersena każdy zna. 200 lat, 200 lat, jego baśnie kocha świat. Gierda, Kajuca, Lineczka, Słowik, żołnierz, Jaskółeczka, los dziewczynki zdawał pamięć. O łabędziach nas ukrytych, nas dzieciakach pospolitych. Lecz gdy ciut się poduczymy, jeszcze wszystkich zadziwimy. Zadziwmy świat! Ja i ty, ty i ja, Andersena każdy zna. 200 lat, 200 lat. Ja i ty, ty i
będzie mieszkać więcej Mikołaj, czyli Suboga. A to wcale nie jest zimno, chcę powiedzieć zimno, pierwsza ten Suboga, jest wspaniale. Jest dzisiaj tutaj bardzo światowo, mamy gości z Gimy, Łotny, Białorusi, ale łączymy się z całym światem. Zielony został Anny Sena, żeby łączył pokolenia. Chcę przekazać, prezent na pomachajcie światu, Suboki! Suwalszczyzna biegunem gorących serc, dzisiaj słowa w czyny się zmieniają. Ruszamy się, bujamy się nie tylko dlatego, że jest nam zimno, wręcz przeciwnie, jest nam gorąco. 100 stopni w sercach. Byciaki w dalszym ciągu specjalnie dla was. I pokazujemy, że żyjemy i zapraszamy tam spod ściany, bliżej do nas. Nie widać, że żyjecie. Czyżbyście się zmęczyli? My tu skaczemy i ciągle jest tam zimno. Rozgrzewamy. Policjantów z Białegostką, pan Robert Cześcik wytłumaczy nam, co zrobić. Starać się nie uciekać, nie będzie gonił. Uciekał, nie gonił.
My nie chcemy sami tylko znaczy, chcemy pokazać wiedzy, które pracują, pracują dla policji, wiedzy, które pracują z dziećmi w ramach rehabilitacji. Pokażemy na swoim stoisku psy sportowe, pokażemy na swoim stoisku również psy, które pomagają dzieciom również wracać do pełnej sprawności terapeuci. I dlatego serdecznie zapraszamy do naszego stoiska pod hasłem kampanii Stop Bezmyślności, która dotyczy właśnie niwelowania zagrożeń ze strony psów. Dziękuję bardzo. Oczywiście tych zagrożeń jest bardzo dużo, nie tylko taki psa, ale między innymi na co dzień spotykamy się z wypadkami na drodze. Znamy numer 112, ale co naprawdę zrobić, gdy będziemy świadkami takiego wypadku, Moniko? Gdy jesteśmy świadkami, Jak jest to, że to 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 jest to
Suwalska Kapela Piesienna. Zostawiam was w ich rękach. Witamy, pozdrawiamy. Na tak wielkiej scenie jeszcze w tym składzie nie graliśmy. Prosimy o wyrozumiałość. Było coś dla młodych, to teraz coś dla sentymentalnych. Tańczą goście, cygan na gitarze gra. Otwórz serce swe na goście, melodia płynie tak. Pod niebem chciałbym być, z taborem chciałbym być, lecz muszę ludziom grać, co noc jak dziś. Patrzą na cygana, podziwiają jego grę. A trzyma cię na pokłonę. Ja tak bardzo kocham cię. Ty odjechała się z tobą cygańska. Ja pozostałem sam. Być może jego smutek, jego żal. Goście bawią dookoła, a on gdzieś spogląda w dal. O, pani gitaro ma, płacz tak jak płaczę ja. Serdeczny bólem łka, żałość się łka. Słyszała to gitara, uderzyła w strunę swą. Tak zwieńczała, zapłakała i wypadła. I nikt nie słyszał już cygańskiej pieśni tę. Gitara znikła gdzieś i cygan też. Czarnuszka! Jak nie bolało!
na orkiestrze świątecznej. Piękne psy policyjne oglądałam. I dwa karty z ja siedzę, wiesz? Siedzę tam w tym busie, przychodzi koleś, zdjęcie robi. Kto jakiś... Wszystko to polega na tym, żeby ten pies wykonywał ćwiczenia na zasadzie zabawy, szybkości, precyzji oczywiście, jedzenia prawa potrąca, no i czas. Zaczęła dziewięć. Wszystkie ćwiczenia, które powtarzam, bo powiedziałem, że jest to ułamek tego, co tych pies na zawodach, ale liczy się czas. I wszystkich pies wykona te wszystkie polecenia. To wszystko na zasadzie partii, chęci do pracy, oczywiście za każde ćwiczenie. Jak widać, nawet zwykłe siadanie jest zbyt niestety do poprawiania, żeby odchodzić w okres, żeby wyrównać, żeby dobrze, dziękuję. No, kłaniam się, czołg. I znów nie zablokowałem. Ale to tak to będzie z takim wejściem. Tak, do wycy. Tak. Już ja nie będę przeszkadzał. Do czyszczenia wszystko, pajęczyny i tak dalej. Bardzo dobrze. Ja jestem Nie, ale to jest to
udało?